4 października, inauguracja roku akademickiego w Lotniczej Akademii Wojskowej. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim podchorążych pierwszego rocznika, 153 podchorążych, którzy dzisiaj rozpoczynają swoją przygodę z lotnictwem. Wiem, że przybyliście z różnych stron naszego kraju, ale zapewniam Was, że stolica polskich skrzydeł, Dęblin, przyjmie Was tutaj jak w domu. Przed Wami ciężka i wytężona praca, ale ta praca zaowocuje w niedługim czasie tym, że spełnicie swoje marzenia. To Wy zasiądziecie za sterami Bielika, Orlika, SW-4 czy naszych samolotów i śmigłowców takich jak Diamond czy Robinson. Życzę Wam, abyście ten czas, który będziecie poświęcać na naukę i później na latanie, wspominali bardzo dobrze za kilka lat, kiedy zostaniecie absolwentami naszej wspaniałej uczelni. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mianuję panów podporucznikami Wojska Polskiego.